Zaczynamy dzień drugi. Rama jest przygotowana już po kolejnej warstwie podkładu, tak jak mówiliśmy ostatnio. Było parę malutkich niedociągnięć, które musieliśmy poprawić. To było jedno z nich. To zobaczycie pewnie dopiero po położeniu koloru, że jest równo. Albo od spodu, jak spojrzysz w tą stronę. No faktycznie, w tej chwili już nie widać żadnego załamania światła. I na szczęście rama była tak dobrze zrobiona, że wystarczyło tylko pierwszą warstwę podkładu, tak jak wcześniej mówiłem, wyszlifować. Ona wtedy się robi bardzo cienka, dlatego malujemy drugą warstwę, żeby na pewno to zabezpieczenie nam działało. Także jest już po tej drugiej warstwie. Z widelcem było troszkę więcej roboty, ponieważ jak zawsze kable po nim troszkę się obcierały i zrobiły dziurkę. Co pamiętasz, ona była dokładnie w tym miejscu. Można zobaczyć na podkładzie, że już teraz tego nie widać. Tutaj trzeba było użyć szpachle. Natomiast podkład jest genialny, ponieważ dokładnie widać, gdzie jest jakiekolwiek załamanie albo krzywda. Bo to właściwie istotna informacja dla was, widzowie. Widelec, który zamontujemy do tego roweru, nie był nowy. To jest widelec, który kupiliśmy na aukcji internetowej i dzięki Kacprowi używany widelec będzie w pełni sprawny i wyglądał jak nowy. To ja zabieram ramę i widelec i idziemy położyć pierwszy kolor pod piktogramy, które Krzysiek wcześniej zaprojektował, a ja wczoraj cały dzień wycinałem. Lakiernia jest odkurzona i wyczyszczona w porównaniu do kładzenia podkładu, ponieważ tutaj już naprawdę nie możemy mieć kurzu. Przed lakierem bezbarwnym prawdopodobnie jeszcze na mokro ją wymyjemy, ponieważ wtedy mamy pewność, że cały odkurz, całe świństwo, które mogłoby wlecieć nam w lakier, zostanie ewentualnie na ścianach albo podłodze. To jest docelowy kolor twojego roweru. I ponieważ pomysł jest taki, żeby wzorek, który wykleimy potem na widelcu i tylnym trójkącie ramy, był bardzo lekko widoczny, był takim, jak my się to nazywamy, ghostem, to znaczy, żeby był widoczny dopiero z bliska albo przy mocnym świetle, wykorzystamy troszkę białej, takiej kości słoniowej, można powiedzieć, farby, żeby leciutko podbić ton tego koloru, a jednocześnie, żeby on był praktycznie taki sam jak reszta roweru. Tyle razy po trochu dodawaliśmy tego białego, żeby dojść do momentu, zresztą na samym mieszadełku widać, jak będą te dwa kolory obok siebie wyglądać. Ten jest nieco jaśniejszy, ten jest nieco ciemniejszy, natomiast nadal widać granice pomiędzy nimi. Sorry, zapomniałem jeszcze o tobie. To była pierwsza warstwa i generalnie większość farb nakładamy w dwóch warstwach, albo jak to się nazywa, półtorej też, bo ta, jak widzicie, nie jest pełna, mimo że ten kolor jest wybitnie dobrze kryjącym kolorem, to
jest ona bardzo jeszcze nierównomierna, ta warstwa. Ja myślę, że trzeba niestety, ale wywalić velodrom, bo wygląda niesymetrycznie do całego naszego wzoru. Jezus z Rio wygląda fantastycznie i te japońskie akcenty z igrzysk w Tokio też wyglądają bardzo dobrze. No i fajnie, że na rowerze znajdują się też kółka olimpijskie i piktogram Polski, no bo to jest coś, z czym się bardzo identyfikuje. Teraz bardzo ciężko złapać ostrość na to, tak żeby to było dostatecznie dobrze wyglądało. To dobrze, bo jak będzie skończone, też będzie trudno złapać tak, ostrość. Właśnie, tak. Upewniamy się, czy wszystkie szablony są dokładnie doklejone, czy nie mają żadnych brudków na sobie. I możemy iść malować. Ile czasu spędziliśmy nad tym? Czekaj, skarek. No, za 2 godziny samego naklejania. No bo podczas naklejania też jeszcze trzeba parę rzeczy dopowiedzieć, tak? Dokładnie, który wzorek gdzie się będzie zaczynać, kończyć. Na tym polega customowe malowanie, a nie malowanie z pudełka, że masz na to wszystko wpływ. Jesteśmy gotowi, nakładamy lakier już docelowy, który będzie kolorem całego roweru. W tym momencie zmalujemy wszystko jak leci, zamalowujemy też szablony, które potem oderwiemy i stąd nam się właśnie ukażą te wzorki. Natomiast ani Ciebie, Krzychu, ani widzów nie będę mógł za bardzo za to zaprosić, a tym bardziej na warstwę bezbarwną potem, ponieważ tutaj już odkurz i poziom skomplikowania tego malowania jest na wyższym poziomie, także ja sobie to spokojnie zrobię, a zobaczymy potem efekty. Wiecie co? Czuję się trochę jak na porodówce. Kacper, o, właśnie idzie. Będziemy mieli reakcję z pierwszej ręki. Idzie. No i jak? Chodź. Słuchaj, nagrywałem przemowę dla naszych widzów. Nie widziałem rady. Jesteś jedyną osobą, która wie, jak wygląda gravel Maxella. Opowiadaj. Nie spodziewałeś się tego. Trudno mówić o swoim dziecku w momencie, jak właśnie się z porodu wyszło. Ej, słuchaj, zacząłem tą wypowiedź, że czuję się, jakbym był na porodówce. Także mogę być twoją siostrą, zapraszam do poznania młodego. Idziemy? Idziemy. Chodźcie ze mną. O tak! Piękna. Właśnie tak miała wyglądać. Troszkę jeszcze śmierdzi, ale za to widać już, jaki piękny, klasyczny kolor będzie. Nie mogę się doczekać, aż położymy lakier bezbarwny. On troszkę nam się zmatowił przez to, że... O, na widelcu będzie dobrze widać, bo jeszcze dosycha. Piękny kolor gdzieś pomiędzy burgundem, brązem, czerwienią. To malowanie wydaje się być trochę nudne, ale dajcie nam chwilę, żebyśmy złożyli ten rower. Każdy kolor nie będzie wyglądać aż tak powalająco, dopóki się jeszcze go nie przykryje bezbarwnym, lakierem bezbarwnym, ponieważ on dopiero mu nada ten mokry wygląd.
Teraz jest matowy, natomiast... Ale myślę, że kontrast będzie w miarę podobny. Bo tak jak mówiliśmy, zrobiliśmy je dosyć mało różniące się kolorem. Rzadko się taki kolor zdarza zupełnie bez żadnego wtrącenia, u ciebie się zdarzyło. Także sorry, ale masz idealnie. Wykorzystuję narzędzia bardzo typowe dla pań, które szyją ubrania, ale my zamiast mierzyć długość ramienia albo obwodu bicepsa, zmierzymy obwód rurki. Który, notabene mój kolego, ma też 3, który też wynosi 13 cm. Tak samo jak twój fartowy numer ramy. Także teraz wiemy, jaki obwód ma cała rurka. Możemy ładnie rozmieścić logotyp Trulowa tak, żeby był symetrycznie z jednej i z drugiej strony. Bierzemy się do roboty. Komputer, plotter. I duży plus dla Jana za to, że zrobił dla nas resztę logotypów też czcionką Trulowa. Takie kooperacje są najfajniejsze, że każdy element maszyny próbuje coś od siebie dołożyć. Wyznaczyłem od góry i w ten sposób wiem, że obydwa napisy będą w tej samej odległości od siebie, symetrycznie po obu stronach ramy. Natomiast napis główny, Trulow, główna nazwa ramy, jak zobaczcie, zrobiłem sobie dodatkowe linie, wyciął plotter, które mnie właśnie nakierują na to, żeby być właśnie... A, fajnie, to jest oś ramy. Dokładnie. Zawsze chętnie jakąś laurkę przyjmę. Nie ma problemu, możecie mnie chwalić. Musi być praktycznie ten sam. Tutaj zostawiłem leciutko mniejszy odstęp, bo napis się zaczyna troszkę bardziej z tamtej strony. To jest wszystko już nie do zauważenia. W każdym razie w ten sposób wiem, że obydwa napisy będą i równoległe, i tak samo oddalone od siebie. A co jak co, ale symetria napisów na rowerze jest świętością po prostu. Okay. Czyli honor. Tak samo jak odrywanie plastiku z ekranu nowego telewizora, tak? No chyba, że zamierzasz go sprzedać za 2 lata, to dobrze go nie odklejesz. Ja nie mam od pewnie 12 lat telewizora w domu, także trudno. Jak oglądasz Real Maxela? Wszystko dzięki panu Steve'owi Jobsowi. Okej, zdecydowaliśmy się zmienić trochę sposób nakładania złota, głównie ze względu na bardzo delikatne i cieniutkie linie, które są tutaj w tym napisie. Lepiej będą wyglądać, jeżeli złoto będzie w sproszkowanej formie, niż w płatkach, które będziemy nakładać. Linie będą bardziej czytelne, a przy tak delikatnym napisie jest to bardzo ważne. I tutaj fajną rzecz mam do dyspozycji, ponieważ już ci pokazuję, mam przygotowane. Że nie będę szedł tyłem, żeby ramy nie. Okej. Ale mamy coś takiego jak właśnie złota, które... Mam taką fajną historię, że mój dziadek założył jedną z pierwszych hurtowni lakierów w Warszawie po wojnie. I to były złocenia do obrazów w kościołach, ściągane z Włoch, z tego co historia rodzinna mówi. I tak jak zobaczysz,
Są one w bardzo ciekawej formie i mają bardzo żywe kolory. Jest to, nigdy nie sprawdzałem, natomiast jest to prawdopodobnie bardzo duża część też prawdziwego złota. A najciekawsza taka pasta, która jest tutaj najmocniej schowana, wygląda tak. Wow. Szybki update sytuacji. Jest chwilę przed 23. Nagrywamy od 10, więc nagrywamy już 13 godzin. 13 rama True Love Cycle, 13 godzin nagrania. Nasze humory nie są już takie dobre, jak były na samym początku dnia. Sytuacji nie ułatwia fakt, że Kacper ramę lakierem bezbarwnym maluje dosyć długo. Już jest zamknięty w komorze lakierniczej ponad pół godziny. Mówił, że często ten proces trwa nawet godzinę. Nudzę się, a dobra energia odeszła razem z zachodem słońca. Czekam, aż otworzą się drzwi lakierni, a ja będę mógł zobaczyć swoją ramę. Jestem pewien, że wtedy ona wróci. Czekamy. Porodówka. Znowu. Jest super. Cześć, biorę. Zapraszam. Wow. Idealna. I mam prośbę do was. Dajcie znać w komentarzach, w komentarzu, co pomyśleliście, kiedy zobaczyliście ramę w tym kolorze pierwszy raz.